Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Godzina piąta, czas wyruszać na wykopki. Jadę sobie taką terenóweczką na wykopki. Dojechałem z kolegą na miejscówkę. Jak widzieliście, troszeczkę innym autem jechaliśmy w to miejsce. Dzisiaj miało być pole, ale troszeczkę pada, więc wbijamy się w jakiś stary, głęboki las i pokopiemy dzisiaj coś na lesie. Pierwszy sygnał i trafiłem łuseczkę z mauzerka. Nawet jakieś bicia widać na niej. A kolega tam gdzieś sobie kopie i znalazł jakiś guzik z PRL-u. A tymczasem kolejną łuseczkę znalazłem, też mauzerek. A tymczasem kuleczkę ze szrapnela trafiłem. Kolejny fancik, tym razem wyszedł taki większy kawałeczek pierścienia wiodącego. Zapewne od jakiejś 120. Może coś większego jeszcze. Teraz wyszła taka łódeczka z mauzerka, a teraz znalazłem taki oto guziczek. Łóżko jest, jak widać, nie leżał głęboko w ziemi, tylko w siłce. Ale szczegółów niestety nie widać na niej. Szkoda. A teraz znalazłem taką oto kopiejkę. Stan nie najgorszy, tylko zaklejona strasznie. A teraz znalazłem takie oto kółeczko mosiężne. Kolejny fancik, tymczasem kawałeczek pierścienia wiodącego, ale taki bardzo malutki. A tam kolega coś kopie, coś znalazł w lesie. Jesteśmy na skraju lasu w Białoskórach. Zaraz jeszcze trzeci kolega ma do nas dojechać na kopanko, to będzie fajnie dzisiaj. Mam kolejną monetkę. Tak mi się wydaje, że to będą 2 grosze z drugiej RP. Tak. Proszę bardzo. Pokopaliśmy 3 godziny na lesie w Białoskórach, tam troszeczkę dalej w dole, gdzie tam mgła. Przestało padać i jedziemy na pole do marcza. Tam teraz trzeba korzystać z tego pola, póki nie jest zasiane. A las poczeka. Przenieśliśmy się na pole, na którym byłem ostatnio z Bartkiem. To jest to pole od ikonki. Deszcz przestał padać, więc sobie troszeczkę tutaj pokopiemy w lepszych warunkach i trzeba to pole robić, bo do wiosny tylko jest dostępne, a las poczeka. A teraz znalazłem taki malutki guziczek. Łóżko ma, jak widać,
ale staram się delikatnie to oczyścić. Tak mniej więcej chyba wiem, co to będzie. I tak, jestem pewny już. Amerykański guzik, taki malutki. Kolejny tutaj znaleziony w tej miejscowości. A tymczasem znalazłem krajcarka, ale stan bardzo słaby. Zazwyczaj takie wychodzą wycieruchy. I trafiłem kolejną monetkę, tym razem 5 groszy z drugiej RP. Stan nie najgorszy. Tak mi się wydaje, że 23 rocznik, popularny. Ale i tak taka monetka dzisiaj cieszy. A teraz trafiłem taki oto medalik. Materiał aluminium. A teraz trafiłem taką wielką zieloną monetkę. Niestety nic na niej nie widać. Wielkość tej monety to jest z 2 razy większa od naszych współczesnych 5 zł. Kawał zielonego krążka. O kurczę, chyba mamy jakiś bagnet. Albo szablę. No nie, to kurczę, pilnik tylko. Szkoda. A teraz znalazłem coś takiego. A teraz trafiłem kawałeczek pierścienia wiodącego. A teraz trafiłem jakąś monetkę. Dosyć malutka. Jedna, druga kopiejki to będzie. Ale rocznika wam teraz nie powiem. A teraz znalazłem taki oto grzybek. Materiał, tak mi się wydaje, że to aluminium. Ciekawe, co to mogło być. Mam kolejny fancik. Tym razem wyszedł taki krążek, ale jak widzicie, aluminiowy niestety. Szkoda. A tymczasem trafiłem guziczek. Tak mi się wydaje, że to będzie groszek niemiecki, ale jest już, jak widzicie, ciemno. Praktycznie i mało już widać. Trafiłem jeszcze monetkę. Ale nie jestem w stanie wam powiedzieć, co za moneta. Wielkością może jedna kopiejka, może troszeczkę mniejsza monetka. Trafiłem jeszcze jedną monetę, ale dopiero na podsumowaniu wam powiem, co to jest, bo sam nie widzę. I mam coś fajnego, znalazłem to, jak widzicie, w całkowitych ciemnościach. Tak mi się wydaje, że to będzie jakiś bagnet. Ale nie powiem wam teraz na pewno, co to może być, bo sam nawet nie wiem. Na podsumowaniu troszeczkę zaczęło wiać, troszeczkę kapać, ale już się zrywamy, bo jesteśmy bardzo, ale tu bardzo zmęczeni. Dobra, zawijamy do auta, bo tam jeszcze z 500 metrów nam zostało. Jestem już w domu, to są śmieci z tego wypadu. Jak widzicie, za każdym razem trochę tych śmieci udało się pozbierać. A to jest ten bagnet, który wykopałem po ciemku, jeszcze nie umyty, jak widzicie. I coś więcej o tym bagneciku powiem wam na podsumowaniu, na które wszystkich zapraszam. Zaczynamy podsumowanko. Na sam początku najlepszy fant, który trafiłem już po ciemku. Czyli ten bagnecik, to jest pruski bagnet, tak zwany liściak do Mausera K98. Lecimy dalej. Ten grzybek, nie ma pojęcia, co to jest. Możliwe, że to jakiś może być element zapalnika, ale nie jestem pewny, bo takiego jeszcze nie widziałem. Łuseczki karabinowe, łódeczka, kawałeczki pierścieni wiodących, kuleczki szrapnelowe, taki jakiś krążek mosiężny, część
jakaś znajoma od klamki, od czegoś, jakaś blaszka, drucik, coś takiego, jakaś ozdóbka, ale aluminium. To też na początku wyglądało jak złoto, ale to nie jest złoto, jakiś jakaś spinka od mankietów, ale aluminiowa, pomalowana w kolorze złotym. Taki jakiś krzemień leżał sobie tak po prostu gdzieś na ziemi. Dwie monetki, piąteczki z 23 rocznika, druga RP, a te dwa grosze z drugiej RP to jest 37 rocznik. Taki medalik, jak widzicie, no stan nie najgorszy. Trzy guziczki, a dokładnie groszek niemiecki, guzik amerykański i jakiś taki cywilny, płaszczowy. I chyba najstarsze monetki. Zaczniemy od tej najładniejszej. Jedna, druga kopiejki, 1899 rok. Dwie kopiejeczki, moneta niezidentyfikowana. Kolejna, która jest niewiadomą, krajcarek i boratyneczka. Tyle fantów udało się pokopać. Na początku, jak widzieliście, byliśmy z kolegą w lesie, bo padało. Trzeba było coś robić, żeby dzień zaliczyć na wykopkach, a pogoda nie pozwalała, żeby kopać na polu. Później troszeczkę się poprawiła pogoda, więc pojechaliśmy z Białoskór z powrotem na pola do Matrza i tam udało się troszeczkę pokopać do samej nocy, jak widzieliście. I taki to był wypad. Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich. Mówił Grosik do Was. Cześć!